Witam bardzo serdecznie w 129 filmiku o gitarach, którym chciałem przedstawić taką gitarę, która się nazywa Peavey. Jak wiecie, już mówiłem w którymś filmiku, że mówi się na to Peavey, nie Peavey, nie żaden tam Peavey, ani żeby takie inne sytuacje. Tylko mówimy sobie Peavey. Tak, amerykańska firma z wielkimi tradycjami, jeśli chodzi o produkcji sprzętu muzycznego, zarówno wzmacniacze, słynne 5150, XXX, XXX, JSX, czy JSX od Satrianiego, Classic 30, czyli jeden z najbardziej klasycznych wzmacniaczy w ogóle, jakie istnieją, jak również seria starych gitar typu T, czyli T60, T40 i basy i tak zwane też serii te. Dodatkowo jeszcze do tego dochodzą oczywiście gitary Wolfgang robione dla Van Halena, no i kontynuacją generalnie gitar Wolfgang robione dla Van Halena jest też seria HP, czyli tego gościa, który wymyślił Peaveya. Jest też seria EXP, czyli to, co mamy tutaj dzisiaj na warsztacie. Tak, generalnie, tak jak powiedziałem, Peavey jest jedną z najlepszych amerykańskich firm na amerykańskim rynku, naprawdę sobie radzi na rynku muzycznym i naprawdę jest od lat znana i naprawdę przez wiele szkół na przykład jest wykorzystywany sprzęt. Nagłośnienie, jak mówię, wzmacniacze, akcesoria, wszystko z tą marką jest związane. I od lat jest to związana również z nią jakość. W Polsce nie jest to jakoś marka taka, która się, nie wiem, jakoś specjalnie odnalazła na rynku, a nie wiem dlaczego. Aczkolwiek, jak mówię, ja moim zdaniem produkty firmy Peavey są naprawdę, naprawdę godne i naprawdę podobnie jak Yamaha. Stosunek cena i jakość zawsze jest wyśmienity, tak? Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy generalnie gitarę, która jest troszeczkę z takiej serii specjalnej. Proszę bardzo, jak widzimy, tutaj napisane jest Jack Daniels Peavey Instrument Peavey Custom Shop Design. Tutaj jest z tyłu na główce, gitara jest koreańska i generalnie ma na przykład klucze Grovera z takimi perłowymi, fajnymi główeczkami. Ma tutaj, z czego to nie pamiętam, kurczę, zapomniałem już z jakiego to materiału, ale to jest takie tutaj trochę lepsze jest to siodełko, jest chyba nowa podstrunnica, jest tutaj w ogóle binding dookoła gryfu, oczywiście gryf jest oczywiście wklejany, mamy oczywiście też binding na korpusie, tutaj klasycznie Les Paulowski i klasycznie też trochę właściwie Peaveyowski, tylko że Peaveyowski jest na odwrót, jeśli chodzi o Wolfganga. W każdym razie przełącznik, dwa humbuckery, nakładka jest z klonu, korpus i gryf generalnie są zrobione z mahoniu, struny są przewlekane przez korpus i do tego mamy jeszcze taką sztabę tutaj, taką dodatkową sztabę, głośność tego pick-upu, tony. No i jak widzimy, no gitara jest taka, powiedzmy, trochę Les Paulowata, trochę, powiedzmy, że jest taka jak ten właśnie Wolfgang, trochę jest, no po prostu jest Peaveyowata, tak? Ogólnie jest, wydaje się, jest to normalna gitara, o normalnej mezurze, żadna tam krótsza, żadna tam nic w ogóle nie skracanego. Znaczy, mezura jest chyba gibsonowska, tak? Czyli ta trochę taka... Trochę generalnie krótsza, ale niewiele krótsza. Natomiast no, żadna szorstkiej, o to mi chodzi, tak? Natomiast generalnie zrobiona w taki sposób, że w stosunku na przykład do Les Paula, no jest dużo mniejsza, tak? Tutaj jest krócej zestawione. Wszystko to jest takie, że dobra na przykład byłaby dla dziewczyn, dla kogoś, kto jest trochę mniejszy, a ja mam 1,80 m i generalnie jakoś problemów z niej mam zawieszone na pasku, za którego się okaza normalna gitara. Pierwszy próg mam tam, gdzie pierwszy próg powinien być. Wszystko jest tak, że nic nie przeszkadza, no. Kostka tylko wypada czasem, nie? Więc to tak, słuchajcie, jak powiedziałem już, budowa cała została opisana. Ten mostek jest naprawdę zajebistym rozwiązaniem. Normalnie zwykły pneumatyk, a tutaj mamy przewlekane struny przez korpus i jeszcze taką sztabę. Wykończenie jest wyjebane tej gitary też, bo wiecie, number 7 brand, czyli cały ten w ogóle Jack Daniels. Tutaj jest też taki inlay Jack Danielsowski, jak mówię, jest heban na podstrunnicy, czyli ciemne drewno dające trochę jaśniejsze brzmienie, tak? Przetestujemy sobie to, bo mam przez jakiś czas mam na testy tutaj tego Splora, Splone Competition. Tak
Toda, tak? Mam tego splona Competition, podłączyłem go teraz na 8 ohmów na pentodzie, zobaczymy jak zagra. Tak jak w poprzednim filmiku mówiłem, nie można go za bardzo rozkręcić, nie można go tam za bardzo jakoś specjalnie na maksa tutaj ustawić. No sobie możemy po prostu na nim tak w domu w warunkach pograć, ale różni się trochę od maszyna, trochę odświeżymy sobie brzmienie i co? No i chyba zacznę sobie tutaj pitulenie, nie? Thank you.
Thank you.
Właśnie kanał czysty na tym, na splonie. Myślałem, że nie da się ukręcić, ale dało się ukręcić. Trzeba było naprawdę ukręcić bardzo malutko gainu i dać więcej wolumu, czyli jest to po prostu dość bardzo konkretnie oldschoolowy system tam w tym piecu. Więc chyba po prostu zrobię zaraz próbeczkę czystego brzmienia z tego wzmacniacza po prostu, bo naprawdę chyba wydaje się być fajne, chociaż trochę buczy. Wracając natomiast do tej gitarki Piveya, jest przewygodna, jest taka malutka, leciutka i w ogóle zgrabniutka. Jest naprawdę wykonana na totalnym, konkretnym poziomie ręcznie w Korei, tak jest napisane na tej główce. Pick-upy to są konkretne Piveyowskie pick-upy, takie same pick-upy są w różnych innych wysokich modelach Piveya i naprawdę dają radę. Jest fajny output z tego bridge'owego, fajny mellow można uzyskać tutaj na neckowym. Dodatkowo mamy fajowe gałeczki tutaj, które naprawdę wygodnie się przekręcają, bo mają taką gumeczkę dodatkową. Ta akurat od tonów chyba nie ma, po to żeby, nie wiem, chyba spadła. W każdym razie wolumowe, a może dla odróżnienia. W każdym razie takie baryłeczki jakby od generalnie browarka. Ile tam mamy minut? 25, dobra. Takie baryłeczki jakby od browarka, więc... Nie no, gitara robi wrażenie. Ten mój model to w ogóle jeszcze ma tu wszędzie folię ponaklejane i tak dalej, i tak dalej. Jak mówię, jest to tutaj napisane tak ładnie design, że design w ogóle w Ameryce zrobiony i wyprodukowany ręcznie w Korei. Jest to specjalna seria od Peavy, Jack Daniels, dla tych, którzy lubią to whisky. Naprawdę jest fajny, wygodny kształt. Mała gitarka też fajna, dobra dla dziewczyn lub kogoś, kto jest troszkę po prostu niższy wzrostem niż przeciętny Polak. Polacy raczej wysocy, jak patrząc na różnych innych Europejczyków, jak to nas nazywają ostatnimi czasy. Więc generalnie tak to wygląda. Ja jestem z tej gitarki naprawdę zadowolony i zaskoczony jej wykonaniem, jej brzmieniem, gdyż jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki, bardzo, bardzo wysoki poziom. Nie znam cen nowych, już teraz nie produkują konkretnie tego modelu, więc... Ciężko też znaleźć generalnie nowkę, aczkolwiek jak mówię, no mnie ta gitara naprawdę się bardzo podoba i w połączeniu z tym piecem też daje konkretnie radę. Możemy ją kręcić jak na wielu gitarach z dwoma humbuckerami, naprawdę dużo różnych fajnych brzmień. Jak zauważyliście ostatnio na filmikę, bawię się gałeczką volume, więc ta gałeczka volume też będzie tematem któregoś z kolejnych filmików. Tak samo jak efekty Joy, o których na pewno już wiecie. No i tyle, no pokazuję ostatni raz tutaj, proszę bardzo. Jak ona jest tutaj ładnie, jak ona ładnie, pięknie wygląda, gdyż naprawdę wiosło jest konkretne i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam do oglądania filmików o gitarach i do na kolejny odcinek.